opowieść o Piotrze Glińskim. Jak żeśmy ostatnio rozmawiali, to pan mnie zapytał, czy będą anegdoty. Ja powiedziałem, nie, będzie potwornie poważnie, bo ja napisałem habilitację. No wiecie państwo, ja się bronię na wszystkie możliwe sposoby. No i są dwie możliwości. Albo ja jestem pechowcem stulecia, albo ja jestem strategiem, o którym się jeszcze nie śniło. Bo ja pochodzę z IFIS-u, z Instytutu Filozofii i Socjologii. W mojej książce Opis obyczaju jest taki rozdział Obce Palikota dzieje. No to nie jest żart, dlatego że pan Palikot w 87 roku zajął moje stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii w Zakładzie Estetyki. I piszę tam tak, ja cytuję sam, o Michale Bonim kilkakroć już wspominałem. Z tej klasy, mowa o klasie liceum na Saskiej, z tej klasy spotykanej, a to na kursie angielskiego, a to w którejś z teatralnych sal Pałacu Kultury, czy w księgarniu Pan na Parterze, warto jeszcze wspomnieć dzisiejszego profesora socjologii i brata wybitnego filmowca Roberta, czyli Piotrka Glińskiego. Studiował ekonomię. To on załatwił próby na długiej, potem wszyscy trzej, to znaczy Gliniak, Murawski i ja, zostaliśmy doktorantami Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. No i kończę ten rozdział. Tak więc ja ostatecznie odfurnąłem z IFIS-u około roku 86. Gliński z Murawskim zostali, Piotrek okopał się na pozycjach naukowych. Został kierownikiem zakładu. Janusz Palikot, Witek Kalinowski, Józek Orzeł, Krzychu Murawski też odlecieli. Chcieliśmy rządu czy samorządu. Czegoś więcej. No i proszę państwa, jak około maja stwierdziłem, że jedyne, co jeszcze mogę w tym pięknym życiu zrobić, to napisać ponurą rozprawę habilitacyjną pod tytułem Sposoby organizacji życia kulturalnego w społeczeństwie obywatelskim na tle gospodarki rynkowej, wziąłem do ręki świetną pracę Piotrka Glińskiego, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce, grupy interesu czy pożytku publicznego. Pomyślałem, no jeżeli szukać przyzwoitego człowieka, skromnego, świetnego naukowca, osadzonego w środowisku, nieidentyfikowanego politycznie, to około maja zwróciłem się do Gliniaka o to, żeby mi zrecenzował habilitację. Zgodził się chętnie. Jak mówią, pod koniec lipca przywiozłem, to widziałem, że jakoś tak patrzył, że cholera, no, trochę czasu mogę nie mieć. Przed chwilą mi powiedział, że skończył czytać i ma drobne uwagi. No i proszę państwa, no to jest właśnie Gliński. Gliński, którego jak znam od dziecka, prawie, czy od studiów, ja go nigdy nie traktowałem jako uczonego. To jest facet, o którym mogę powiedzieć, że kiedyś razem ze swoją ówczesną przyjaciółką Magną znaleźli $5000 na ulicy w torebce i tam był adres. No więc ponieważ był adres, to odwieźli pod wskazany adres i znaleźli go. Nie znaleźli. To jest facet, który całe życie wspierał swojego brata Roberta. Budował dom razem z ojcem. Kłócił się z ojcem, pamiętam, o to, czy drzewo, które ojciec chciał tam gdzieś na Irlandzkiej zostawić w środku pokoju, ma rosnąć. Ojciec zginął w wypadku. Piotrek dokończył dom i zachował drzewo. Piotrek jest człowiekiem, przy którym można zostawić $5000 i człowiekiem, który będzie dbał o polskie drzewo. Andrzej Kijowski, który chodząc po ulicach i żyjąc poznaje wszystkich i ze wszystkimi ma jakiś dziwny kontakt.